Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w kolejnym cyklu. Otóż zamierzam w tych odcinkach omawiać poszczególne motywy literackie, które pojawiają się zarówno w części ustnej, jak i przydadzą się Wam także do realizacji tematu na poziomie podstawowym bądź rozszerzonym w części pisemnej. Motywy będą przedstawione alfabetycznie, a zatem dzisiaj zaczniemy od pierwszych dwóch liter, czyli na literkę A i na literkę B. Oczywiście, jeżeli jakiś motyw pominęłam, zgubiłam gdzieś po drodze, także proszę o komentarz, oczywiście nadrobię to i również o nim w kolejnym odcinku opowiem. Zacznijmy zatem od motywu anioła. Motyw anioła i jego funkcje, pojawił się taki temat maturalny w ubiegłym roku. Myślę, że jest to temat dość interesujący, ponieważ mamy paradoksalnie bardzo różne sposoby przedstawienia aniołów, czy w literaturze, czy w filmie, czy na przykład w grach komputerowych, również tacy bohaterowie się pojawiają. Zacznijmy zatem od Biblii. Aniołowie pojawiają się bardzo często właśnie w tekstach Starego i Nowego Testamentu. No i częściej są pomocnikami Boga, bywają również pośrednikami między Bogiem a człowiekiem. W Starym Testamencie pilnują drogi do Edenu, a także strzegą wejścia do drzewa wiedzy, drzewa poznania dobrego i złego, po tym jak Adam i Ewa zostali wygnani z raju. Są razem z Bogiem podczas wizyty Abrahama i wyprowadzają także Lota z jego miasta, kiedy to mają zostać zniszczone zarówno Sodoma, jak i Gomora. W Nowym Testamencie anioł Gabriel zwiastuje Najświętszej Pannie, że porodzi syna. I zresztą ten Gabriel, ten sam anioł, pojawi się w innym utworze, mianowicie w Lamencie Świętokrzyskim. Zostanie on tutaj przedstawiony zupełnie inaczej, ponieważ jak pamiętacie, Lament Świętokrzyski jest to wypowiedź Maryi do kilku adresatów. Ona stoi w Wielki Piątek, taka matka boleściwa pod krzyżem i lamentuje na widok syna, który właśnie umiera na krzyżu. Jednym z adresatów jest anioł Gabriel, do którego Maryja zwraca się, gdzie jest ono Twe wesele, co żeś mi go obiecował tak bardzo wiele. Czyli Maryja przypomina to, że Gabriel zwiastował jej, że będzie szczęśliwa, że pocznie syna, natomiast teraz jest pełna pretensji do niego i z wyrzutem zarzuca mu, że no, można powiedzieć, że ją oszukał, tak? Ponieważ obiecał jej, że będzie szczęśliwa, natomiast ona widzi swojego syna na krzyżu, więc ma pretensje do anioła Gabriela. Przypomnijmy również, że w Biblii anioł pański odsuwa kamień, który zasłaniał grób Jezusa. Natomiast w Apokalipsie świętego Jana aniołowie kolejno grają na siedmiu trąbach. Wbrew temu, co sobie teraz pomyślicie, w mitologii, która oczywiście opowiada o czasach pogańskich, nie chrześcijańskich, również można znaleźć postaci, które przypominają nieco takich boskich wysłanników. To jest m.in. Eros i Thanatos. Thanatos, przypomnijmy, jest wysłannikiem podziemia, Hadesu, natomiast Eros to oczywiście bożek miłości, więc takie kontrastowe ujęcie dwóch postaci, które mogą pełnić tutaj funkcję właśnie aniołów. W średniowieczu również pojawiają się anioły, wspomniany już przeze mnie Lament Świętokrzyski, ale także pieśń Rolandzie. Jak dobrze przypomnicie sobie śmierć Rolanda, to tam w momencie kiedy Roland oddaje Bogu rękawice, czyli uznaje się za boskiego wasala, po jego duszę schodzą trzej aniołowie, czyli znowu są tutaj wysłannikami Boga i jakby dopełniają tutaj całej ceremonii, tak? Wiemy dzięki ich obecności, że Roland jest naprawdę postacią wyjątkową. Równie ciekawą postacią anioła będzie anioł stróż, który pojawia się w Dziadach części trzeciej, szczególnie w prorogu, kiedy mamy jeszcze do czynienia z Gustawem. Otóż anioł stróż, tak jak jego sama nazwa wskazuje, od narodzin naszego bohatera opiekuje się nim. Robi to teraz również ze względu na matkę naszego bohatera, która modli się gorąco o to, by jej synowi nic się nie stało.
Anioł stróż posuwa się nawet do wychowywania naszego bohatera. Otóż syła na niego dobre sny, podsuwa mu pewne myśli, które no, mogłyby go jakoś zainspirować czy ukierunkować. Czasami też przybiera postać ohydnej larwy, która ma właśnie nastraszyć naszego bohatera. Niemniej jednak mamy tutaj do czynienia właśnie z takim raczej typowym wizerunkiem anioła, jako kogoś, kto sprawuje opiekę. Czyli po aniele pośredniku, po aniele pomocniku mamy zatem kolejnego bohatera, anioła opiekuna, który dokłada wszelkich starań, aby Gustaw no, w życiu miał jak najlepiej, żeby ta opieka nad nim cały czas była. Chciałabym zwrócić także Waszą uwagę na postaci aniołów ukazanych w sposób no, nietypowy. Do takiego wizerunku anioła, taki wizerunek anioła możemy napotkać w wierszu Herberta U wrót doliny. Jest to utwór, który opowiada tak naprawdę o sądzie ostatecznym i wówczas w dolinie zebrały się dusze wszystkich ludzi. I aniołowie występują tam w roli takich trochę strażników. Tutaj w tym przypadku anioł stróż został potraktowany dość dosłownie. Ten stróż to właśnie taki strażnik, którego możecie kojarzyć także ze strażnikami w obozach, ponieważ ci aniołowie nie mają litości dla człowieka, pozbawiają go pamiątek, rozdzielają matki z dziećmi. Czyli taka rola no nietypowa, jeśli chodzi o anioła, właśnie skojarzona z realiami II wojny światowej. I na koniec, moi drodzy, wiersz Jana Twardowskiego zatytułowany Zmieniły się czasy. Ja pozwolę sobie fragment zacytować, bo ten utwór również pokazuje nietypowy obraz anioła, do którego no, nie przywykliśmy. Nazywamy go brzydko stróżem. Każemy mu nas pilnować. Używamy jak chłopca na posyłki. Kto z nas mu rękę poda? Pożałuje, że ma skrzydła za duże, sumienie tak czyste, że niewygodne. Kolor biały raczej niepraktyczny. Życie obce, bo bez pomyłek. Miłość niecała, bo bez umierania. Kto z nas obejmie go za szyję? Słucha i powie. Zmieniły się czasy. Teraz ja Cię przed światem ukryję. Odwrócona zostaje tutaj, zobaczcie, rola. Anioł, który ma opiekować się człowiekiem, tak naprawdę sam w tym momencie wymaga opieki, a jego życie, jego egzystencja wcale nie wydaje się taka idealna. Ma niepraktyczny biały kolor, mamy czyste sumienie, że aż niewygodne, ma za duże skrzydła, no i niestety nie umiera. Coś za marzenie o nieśmiertelności, tak? do którego tu wielu bohaterów się odwołuje w tym przypadku, wcale nie jest tą cechą pożądaną. Tak? Czyli anioł w tym przypadku wydaje się taki trochę godny pożałowania. Nazywamy go brzydko stróżem. Każemy mu nas pilnować. Ten wers, na niego zwrócę tutaj waszą uwagę. No i finał tego wiersza, kiedy ten podopieczny anioła wypowiada się w pierwszej osobie, mówi: słuchaj, zmieniły się czasy, teraz ja Cię przed światem ukryję. Czyli ten opiekun, ten podopieczny staje się tak naprawdę opiekunem anioła. Jak widzicie, portretów aniołów mamy wiele w literaturze, w kulturze. Nie bywa, bywają to takie typowe sposoby widzenia anioła jako opiekuna, jako pośrednika, czy jako pomocnika boskiego, ale mamy też wizerunki anioła zaprzeczone, na przykład w wierszu Herberta, czy nietypowe ujęcie anioła w wierszu Jana Twardowskiego. Jaką funkcję pełnią anioły? No, najczęściej charakteryzują nam bohatera dzięki wprowadzeniu na przykład anioła do prologu Dziada w części trzeciej. Dowiadujemy się co nieco o biografii naszej postaci. Tak naprawdę dzięki temu autorzy mogą zbudować właśnie świat przedstawiony, mogą zbudować pewną opozycję między dobrem a złem, tak? Bo anioły najczęściej kojarzą się z dobrem, chociaż bywają oczywiście anioły upadłe.